talent. Co za talent. Na 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 na. Hi Brian, how are you? I'm fine, thank you. Ja ciebie też. Aha. Yes. Okay. So, yeah, all right. And then yes. Woohoo! Perfect. Yeah. Woo. No, także taka sytuacja. Jeśli macie ochotę, żeby Brian dla was zaśpiewał od razu, prosto w finale, to wyślijcie SMS-a pod numer 7248 o treści co za talent, 027027 i wyślijcie takiego SMS-iaka za 2,46 z batem, wtedy prosto do gwiazd leci Brian. Brian, co nam dzisiaj zaśpiewasz? Zaśpiewam piosenkę Jak gdyby nic. Jest to piosenka Marcina Maciejczaka. No, myślę, że to jest bardzo super piosenka. Myślę, że Jura wam się spodoba. Z tego, co kojarzę, to w tamtym roku byłeś tutaj, występowałeś i to nawet daleko zaszedłeś. Do którego etapu? No, zaszedłem do finału. Było bardzo super. Poznałem dużo tutaj przyjaciół, dużo znajomych. Poznałem nawet swoją siostrę, co jest talentową, więc było super. A no właśnie, pamiętam. Jeśli wy też chcecie zobaczyć, to sobie odwiedzajcie naszą stronę Co za Talent oraz portal cozadzień.pl. Tam są wszystkie szczegóły. Jak dobrze poszukacie, pogmeracie, to dokładnie rok temu. Oj, działo się. Czego mogę ci dzisiaj życzyć, Brianie? Myślę, że szczęścia, no i żeby mi dobrze poszło. No i tyle, myślę. No i dobra. Ja pamiętam, że tam flow było, że energia była, że te gwiazdy, znaczy nie, bo ty byłeś gwiazdą, ale że te piski młodych dziewczyn to też się odbywały. A jakaś się pojawiła? Czy ja wiem? Czyli jeszcze nie. Zatem temat otwarty. Brianie, scena jest twoja. Zapraszam. Trzeba powiedzieć, siema ziemuniu. Siemano. Siemanko, czy nie miałeś mniej kolorów rok temu na głowie? Czego nie miałem? Mniej kolorów? Może mniej fioletowego, chociaż ja wiesz, też źle widzę z daleka, więc wiesz. Ale idealnie się Brianie, tutaj witamy cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie dzisiaj również. Dzisiaj będzie z żywota Briana jakiś ten kawałek najsłynniejszy? Nie. Znasz ten film? Znasz ten film, żywot Briana? Ja musisz, no nie mówcie mi. Co nam zaśpiewasz? Proszę. Zaśpiewam piosenkę Jak gdyby nic Marcina Maciejczaka. Okej. Okay. Czyli polski repertuar jest ci jak zwykle... Tak jest. Bliski, fajnie. Serduszko. Cieszymy się bardzo. Prosimy bardzo. Sobą bywam sam zbyt często niż bym chciał ze sobą być. Ulica, deszcz i ja po cichu czasem myślę, a w głowie krzyk. Może ktoś za kilka lat będzie bliżej mnie niż ja. Powiedz, czy wysłuchasz mnie, jak gdyby nic przygarniesz mnie, jak gdyby nic opowiem ci o wszystkim. Po prostu te t-shirty latające na scenę, tak. Siarki na włosach, siarki na plecach, siarki na nogach. Kochany, w tak szczupłej osobie, no takie pudło rezonansowe, prawda? Taki power, taki, nie wiem jak to się nazywa, wygar, taki wokal. Gratuluję. Tylko jest jeden warunek. Musisz obejrzeć żywot Briana. No. Nie no, bez kitu, no przecież... Bez kitu, no. Wszyscy bez kitu musimy obejrzeć żywot Briana. No jeżeli, no jak wy, no, nie jesteście przygotowani do zajęć?
proszę obejrzeć w domu. Dziękuję. No, ja jestem gotowy, jesteś gotowy na jesteś gotowy na jakąś ile opinię? Masz lat? 14. 14. No, ale to... jedna rzecz jeszcze. Tak? Jak następnym razem zrobisz, ja będę spał. No. To wchodzę na scenę i po prostu kudrz, kudrz, kudrz. No, tam czepiasz się zobacz, po prostu. Zobacz. Słuchaj, ja uważam, że będzie kariera przed tobą. Jedziesz ty. Może już jest. A dziękuję może się mylę? Bardzo. Nie, nie mylę, ja się nigdy nie mylę, przecież jestem, rób swoje. Jestem nieomylny przecież. Słuchaj, rób swoje, świetnie, naprawdę gratuluję, no w tak młodym wieku to jest super, wiesz, to jest, to ja jestem zbudowany bardzo, bardzo mocno takimi wykonami, chociaż przecież rok temu się widzieliśmy, ale... Tak, z roku na rok coraz pewniej. Ale jest coraz lepiej, stary, no tak, więc no... Pierwszy raz widzę. Możemy tu się dużo, słyszę. No właśnie, możemy tutaj jeszcze gadać, wiesz, jakieś głupoty opowiadać. Jesteśmy na... Tak! Brian jeszcze jest za tymi drzwiami, jeszcze jest na scenie, jeszcze czaruje jury, ale jeśli wy macie ochotę już teraz wysłać na niego SMS-a, żeby prosto do finału pofrunął, to wyślijcie SMS-a pod numer 7248 za 2,46 z VAT-em o treści co za talent, kropka, 027, czyli numer Briana. Jeśli ktoś inny wam przypadł do gustu, to po prostu inny numer uczestniczka, uczestnika albo uczestniczka. Już teraz zaglądam, dodaję kukam, kukam. Jeee! Yeah, mamy to! Dzień dobry, tak wychodzi gwiazda, Brian! Czy ja mogę być twoją, chyba nie pierwszą, ale mogę być twoją fanką? Tak jest, oczywiście. Czy na Facebooku już jakiś fanpage pojawił się? Nie wiem, ale nie sprawdzałem, więc chyba nie. Kibice szaleją! O, fanki już tutaj szaleństwo! Co powiedziało nasze jury? No najwięcej powiedział Norbi, no powiedział, że mam ten talent, że no w wieku 14 lat, no że już coś tam potrafię, no i czy, no i że karierę będę miał, albo może już mam, tak więc no, ale więcej nie pamiętam. Ja słyszałam jedno, co powiedział Norbi, czego ja nigdy nie usłyszę i no nie miałam możliwości, powiedział, że w takim drobnym ciele taki potężny głos, no ja do drobnych nigdy niestety nie należałam, więc u mnie ten komplement, nawet no gdyby coś, to nie ma szansy, dzięki Wazelina, to podstawa. No także lubimy się. Oczywiście, że tak. I zachęcamy do głosowania na ciebie. Tak jest. Zachęcam. I czego ci tak na przyszłość ci życzyć? Jakie masz fantazje takie sceniczne swoje? Ojej, fantazje. No, żeby wystąpić jeszcze na takiej jeszcze większej scenie. Takiej bardzo dużej. Takiej ogromnej. Koncerty. Takiej... Koncerty. Tak. Więcej koncertów. Pisk, fanek. I jeszcze więcej koncertów. I jeszcze więcej koncertów. I do tego co jeszcze? I jeszcze więcej fanek. I jeszcze więcej fanek. No i to jest po prostu Brian, także piąteczka dla ciebie. Jesteś amazing. Thank you. You're welcome. Co za talent? Co za talent? Co za talent? Na, 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 na.